Przede wszystkim chciałbym zacząć od tak dosyć nietypowo, od naszej sytuacji kadrowej, bo dawno też jakby nie przedstawiałem, jak wyglądamy i co się dzieje w ostatnim czasie. Przede wszystkim w dniu dzisiejszym nie mogliśmy skorzystać już od jakiegoś czasu z przyczyn służbowych z Myślińskiego i Czyżewskiego. Do grupy właśnie tych dwóch osób dołączają też osoby kontuzjowane, których te kontuzje w ostatnim czasie nam się nasiliły. Nie mogliśmy skorzystać dzisiaj z Bartka Maciąga, nie mogliśmy z Mateusza Bachlady, także nasze filary, że tak powiem, jeżeli chodzi o linię defensywną. Dodatkowo absencje kartkowe w dniu dzisiejszym Pawlak, Zaleski, kolejni podstawowi zawodnicy. No ale nie ukrywam, że bardzo się cieszę czasami z takiego powodu, znaczy nie cieszę się oczywiście z tych absencji, ale cieszę się, że inni zawodnicy dostają szansę. Nie ukrywam, że teraz na tym etapie sezonu, gdzie my jesteśmy, ważną i kluczową rolą dla mnie jest ogrywanie zespołu, ale też sprawdzenie każdego zawodnika pod kątem przyszłego sezonu. No i dziś pojawiły się kolejne szanse na to, żeby sprawdzić takich zawodników jak Radziu Bazgier, który zagrał od pierwszych minut. Jeżeli chodzi o całe spotkanie i przebieg spotkania, przede wszystkim przed meczem mieliśmy dwa takie dosyć mocne założenia, czyli w fazie bronienia chcieliśmy bardzo wysoko odbierać piłkę przeciwnikowi na połowie rywala, jak najdalej od naszej bramki, jak najbliżej bramki rywala. W fazie atakowania z kolei chcieliśmy więcej czasu poświęcić na atak pozycyjny, cierpliwie budować ataku, a ataki pozycyjne nie tak, jak to miało miejsce ostatnio w Dygowie, gdzie warunki ku temu nie sprzyjały. Jeżeli chodzi o fazę bronienia, myślę, że wieloma fragmentami przesypialiśmy, byliśmy spóźnieni. Odnoszę wrażenie, jakby ten weekend majowy troszeczkę nam się udzielił. Jeżeli chodzi o fazę atakowania, dużymi fragmentami ten atak pozycyjny się pojawiał. Jeżeli chodzi o cały przebieg spotkania, zafundowaliśmy kibicom troszeczkę emocji, ponieważ przegrywaliśmy 1-0, później przeciwnik wyrównał. W końcówce strzeliliśmy bramkę, zaraz remis i tak naprawdę ostatnie minuty spotkania doprowadziliśmy do zwycięstwa, z czego jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu, który się nie poddawał i mimo niekorzystnych wyników dla nas w dniu dzisiejszym potrafiliśmy wygrać to spotkanie i to jest bardzo zadowalające. I już od dzisiaj szykujemy się do meczu kolejnego z MKP Szczecinek w Szczecinku w sobotę. Ogólnie Maksiu w ostatnim czasie też, jak się pojawił na boisku, strzelał te bramki. No ale dzisiaj pierwszy kontakt tak naprawdę z piłką i bramka. I na pewno dał dużo radości i sobie, i nam też. W Maksiu wraca po kontuzji, więc ta bramka na pewno była mu potrzebna. Nabrał pewności siebie. Sawiol po krótkiej przerwie w Dygowie, gdzie nie strzelił bramki, dzisiaj ponownie strzelił dwie, ale już wielokrotnie to powtarzałem. Ktoś na tego zawodnika też pracuje i tutaj brawa dla całego zespołu, że dostrzegają Wiktora i pozwalają mu na to, żeby te bramki strzelał. Podsumowanie meczu. Na początku, również to jest kontynuacja tego początku, chciałem pogratulować tutaj Gwardii wygrania meczu. Myślę, że no chyba najbardziej sprawiedliwy był tutaj remis, bo mieliśmy swoich naprawdę sporo sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Nie będę mówił o założeniach taktycznych, bo to nie miejsce chyba i nie po to się tu spotkaliśmy. Na pewno mówię, gratuluję zwycięzcom. Czy to były takie zasłużone 3 punkty? Nie sądzicie zwycięzców, mają 3 punkty. My jedziemy z opuszczonymi głowami, ale nie będziemy na pewno rozpaczać. Mamy w sobotę kolejne mecze z tak zwaną dwójką najlepszych zespołów tej lidze, czyli z Winetą i Slotą. Pokazujemy chyba to, że na pewno się nie będziemy poddawać, składać broni, będziemy walczyć o swoje punkty. Mówię, dziękuję bardzo swoim zawodnikom, że podjęli rękawice, mimo, tak jak tu kolega wspomniał, że no, absencja tam kogoś, w każdym zespole w tej chwili są absencje. U nas też nie ma pierwszego bramkarza, wyjechał też na granicę, nie ma dwóch następnych zawodników kontuzjowanych, są kartki. To tak w każdym zespole w tej chwili, ale mówię, gratuluję jeszcze raz przeciwnikowi. Szkoda, że tam były takie momenty, do których mamy jakieś tam malutkie pretensje, ale mimo wszystko no, mówi się, że wygrał zespół lepszy. Ja mówię, jestem zadowolony z postawy zespołu, który od początku do końca grał to, co chcieliśmy grać tutaj na Gwardii. Tak? Pamiętając mecz jesienny, mam nadzieję, że Gwardia też pamięta ten mecz jesienny. Tutaj chyba się źle też nie zaprezentowaliśmy. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy jeszcze bardziej walczyć z Gwardią.
o lepszy, korzystniejszy układ bramkowy i punktowy na naszą stronę oczywiście, ale mimo wszystko życzę Gwardii, bo to jest klub, jakby nie patrzeć, no dużo, dużo bardziej, może źle to zabrzmi, może nie tyle niepoważny, tylko z tradycjami, z historią, że no, chciałoby się, żeby taki klub był o przynajmniej tą ligę wyżej. Czy to się stanie? No to wiadomo, że tu zostaje miasto, praca trenera, zespołu mają, podejrzewam, że ku temu jak najlepsze zapowiedzi, środki, żeby tak było. Ale mówię, dzisiaj zostało tak, zostało, przegraliśmy 3-2, jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia na jesieni.